Szczęść Boże, Aleksander Chudkowski. Witam i zapraszam Państwa na informację dnia. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy o in vitro. W specjalnym liście ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki prosi o odrzucenie przepisów albo skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa w sprawie finansowania in vitro z budżetu państwa w ekspresowym tempie została przeforsowana przez parlament. Stało się to także za sprawą niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Teraz decyzja leży w rękach prezydenta. Z apelem do głowy państwa o zawetowanie ustawy albo skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Ludzkie życie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem. Wymaga się zatem bezwzględnej ochrony, a więc niezależnie od okresu i jakości życia człowieka. Metoda in vitro tymczasem jest eksperymentowaniem na człowieku, jego swoistą produkcją stanowiącą formę zawładnięcia życiem ludzkim. Metoda in vitro jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła. W jej wyniku niszczone jest ludzkie życie. Ludzki zarodek to człowiek na wczesnym etapie rozwoju. Przeciwko tej metodzie przemawiają także argumenty naukowe. In vitro przyczynia się bowiem do zwiększenia problemu niepłodności u przyszłych pokoleń. Metoda nie leczy też chorób, które odpowiadają za niepłodność. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki w swoim apelu do prezydenta Andrzeja Dudy podkreśla, że konieczne jest stworzenie narodowego programu prawdziwego leczenia niepłodności. Współczesna medycyna wskazuje bowiem jasno, że usunięcie medycznych lub psychologicznych przyczyn niepłodności daje znacznie większe szanse na urodzenie zdrowego dziecka niż procedury sztucznie wspomaganego rozrodu. Warto także pamiętać, że Kościół nigdy nie odrzuca dzieci, które zostały w ten sposób poczęte. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski mówi wprost, że z negatywnej, etycznej oceny procedury in vitro nie wynika, jakoby dzieci poczęte tą metodą były gorszymi dziećmi. Każde dziecko jest bowiem stworzone na obraz i podobieństwo Boga i obdarzone przyrodzoną ludzką godnością. Z apelem do prezydenta, aby nie podpisywał ustawy, może się zwrócić każdy z nas. Nasz dziennik drukuje specjalny formularz, który możemy podpisać i wysłać do głowy państwa. Obrona życia poczętego jest naszym obowiązkiem. Katolicy w swoim sumieniu są zobowiązani, żeby procedurę in vitro odrzucić. To prawo sumienia obowiązuje także polityków, którzy mienią się katolikami. Na razie 5 miliardów euro w ramach zaliczki, reszta pieniędzy po dopełnieniu tzw. kamieni milowych. Tak będzie wyglądał podział pieniędzy należnych Polsce, na którą mówili się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Donald Tusk. Komisja Europejska doprowadziła do politycznego procesu, w ramach którego przymusiła Polskę do zmian w zakresie wymiaru sprawiedliwości. W zamian miała wypłacić środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy, za które już płacimy odsetki. Pieniędzy nie ma do dziś, choć to właśnie dzisiaj usłyszeliśmy informacje o możliwości uruchomienia zaliczki. Polski rząd złożył wreszcie wniosek. Pamiętamy, że nie pieniądze były najważniejsze, że chodzi o praworządność. Chodzi o miejsce Polski w Europie, chodzi o nasze wspólne wartości. We need to make up for lost time. Musimy nadrobić stracony czas. Liczę na ścisłą współpracę, w szczególności nad realizacją kamieni milowych dotyczących niezależności sądownictwa, abyśmy mogli dokonać pierwszej wypłaty. Zaliczka mogła być wypłacona Polsce wcześniej, ale przewodnicząca komisji postanowiła poczekać z decyzją. Ta jest przekazywana po wyborach parlamentarnych wraz z nowym premierem w nowej politycznej rzeczywistości. Trudno nie dostrzegać w tym procesie celowości. Nic się nie zmieniło w Polsce, poza tym, że w ramach demokracji zmieniła się władza, ale nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o prawo, jeśli chodzi o procedury. Ale to właśnie zmiana władzy jest w tym procesie kluczowa, a przecież chodzi o pieniądze, które mają służyć wszystkim Polakom. Od początku tak naprawdę jedynym warunkiem, jedynym kamieniem milowym jest to, żeby premier był z Europejskiej Partii Ludowej, żeby premier był kolegą pani przewodniczącej von der Leyen i żeby rządziła ta opcja, która
będzie godzić się na wszystko, czego chcą eurokraci w Brukseli. Na stole poza kwestią tzw. praworządności jest również kwestia tzw. reformy unijnych traktatów i próba utworzenia jednego bytu, który odgórnie będzie decydował w sprawie polityki każdego kraju, zamiast tego, co leżało u podstaw wspólnoty, czyli Europy ojczyzn. My jesteśmy w naprawdę bardzo poważnym czasie geopolitycznym, w czasie, w którym Niemcy i Francuzi zdecydowali i forsują to bardzo twardo, idą jak walec, w Europarlamencie już są głosowania, zdecydowali o przestawieniu Unii Europejskiej, przebudowie, reorganizacji Unii Europejskiej z organizacji międzynarodowej, którą wciąż Unia Europejska jest, w państwo europejskie, gdzie chcą zlikwidować prawo weta, gdzie chcą doprowadzić do tego, że ponad naszymi głowami będą decydowali o sprawach bezpieczeństwa, o sprawach armii, o sprawach polityce zagranicznej. A także o polskich lasach. Zagrożona jest ponadto kluczowa inwestycja, centralny port komunikacyjny, bo z ust polityków Koalicji Obywatelskiej słyszymy, że budowa portu nie będzie kontynuowana. Izrael nie zamierza przerywać walk w Strefie Gazy. Trwają próby zalewania tuneli Hamasu wodą morską. Świst i huk to odgłosy, które codziennie słyszą Palestyńczycy. Armia izraelska kontynuuje działania zbrojne w Strefie Gazy i nic nie wskazuje na to, żeby miały się one zakończyć w najbliższym czasie. Hamas jest organizacją terrorystyczną, która budowała się przez dekadę, aby walczyć z Izraelem i zbudowała infrastrukturę pod ziemią i na ziemi. A nie jest łatwo to zniszczyć. Będzie to trwało i wymagało długiego czasu. Potrwa ponad kilka miesięcy, ale zwyciężymy i zniszczymy je. Przekonywał minister obrony Izraela podczas spotkania z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego USA. Stany Zjednoczone na czele z Joe Bidenem niejednokrotnie apelowały już do władz Izraela o działania w takim charakterze, by ograniczyć ofiary cywilne. Izrael powinien zrobić więcej dla ochrony ludności cywilnej w Strefie Gazy. Chce, żeby skupili się na ratowaniu życia cywilów. Jednak póki co armia izraelska skupia się na zalewaniu wodą morską tuneli Hamasu, co zdaniem bojowników jest niemożliwe. Hamas zbudował tunele tak, by wytrzymywały próby zalania. Tunele zostały zbudowane przez dobrze wykształconych inżynierów, są integralną częścią ruchu oporu. Dlatego Izrael podejmuje także próby wysadzania tuneli. Będziemy wdzierać się i podkładać ładunki wybuchowe w miejscach, gdzie terroryści najczęściej się pojawiają, a następnie zabijać ich pod ziemią w odpowiednim czasie. Pojawiła się także informacja o nagrodach finansowych za ujawnienie informacji dotyczących przywódców Hamasu. Takie ulotki otrzymali mieszkańcy Strefy Gazy. W podobny sposób byli oni także informowani o konieczności udania się do schronów podczas ostrzałów. Ukraina otrzymała od niemieckiego rządu przed końcem roku drugi system obrony powietrznej Patriot. Jak wynika z najnowszych danych, oprócz Patriotów Ukraina otrzymała od Niemiec również 9 gąsienicowych pojazdów, ponad 7 tysięcy pocisków artyleryjskich, 3 zdalnie sterowane trały przeciwminowe i 8 ciężarówek cystern. Niemcy przekazali już m.in. rakiety manewrujące i drony. Skuteczny także okazał się system obrony rakietowej Iris-T i samodzielne działa przeciwlotnicze Gepard. Ukraina nadal nakłania Berlin w kwestii dostawy pocisków manewrujących Taurus, które mogłyby umożliwić zwalczanie rosyjskich celów daleko za frontem. Jednakże kanclerz Niemiec Olaf Scholz podtrzymuje decyzję z początku października o braku zgody na wysłanie tej broni. To były informacje z dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na następne wydanie o godzinie 18:05. Z Panem Bogiem.